Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Bank. Przemysław Gawin. Dzisiaj Bytowia remisuje z Chojnicanką 1-1. To był taki mecz, w której w pierwszej połowie zdecydowanie była lepsza Chojnicanka, w drugiej jednak Bytowia, no i udało się zrobić w końcu tę bramkę. Właśnie tak, właśnie tak chciałem powiedzieć, że to jest mecz dwóch różnych połów, bo pierwsza połowa mieliśmy no, zdecydowaną dominację, może powiedzieć, Chojnicanki, która stworzyła sobie jakieś klarowne sytuacje, też oczywiście strzeliła gola tam z dystansu, Niedziela zdobył bramkę, także tutaj na pewno pierwsza połowa raczej należała do Chojnicanki, natomiast po przerwie sytuacja się nieco odmieniła, zmiany też swoje zrobiły. Było więcej sytuacji podbramkowych pod bramką Chojnicanki. No i w końcu to się zamieniło na bramkę dla Bytowi. No właśnie, możemy mówić o takiej trochę nieskuteczności naszych zawodników, bo oprócz tej bramki Alena Ploja, no były okazje ku temu, aby jednak zaskoczyć golkiperów Chojnicanki. Widać, nie po raz pierwszy w tym okresie przygotowawczym, że ta skuteczność jeszcze szwankuje. Właśnie, może tutaj leży właśnie ten problem, że jest... No brak takiego kogoś, kto by wykańczał te akcje, kogoś takiego, kto by tę sytuację no po prostu zamieniał na gole. Dzisiaj Ploj miał jeszcze poza tą sytuacją bramkową, miał takie jeszcze z dwie sytuacje, których mógł trafić gola. Natomiast na pewno ktoś, przydałby się ktoś taki, kto byłby w formie takiej strzeleckiej, kiedy by niemalże wszystkie akcje, no może nie wszystkie, no bo tego się nie da zrobić, ale zdecydowaną część tych akcji zamieniał jednak na gole, bo jednak te sytuacje są, a po prostu nie ma kto ich zamieniać na bramki. Cieszę w ogóle, że w końcu strzelił napastnik, bo to też nie jest zbyt często w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Bytowie. Krystian, cztery sparingi Bytowi. Graliśmy z Ekstraklasą, z pierwszoligowcem, drugoligowcem, trzecioligowcem, ciągle bez zwycięstwa. No to nie są takie statystyki, które by no mogły imponować. No tak, w czterech sparingach tylko trzy bramki, tak? Także no nie jest to na pewno imponująca statystyka, nie jest to powód do chwały, na przykład biorąc pod uwagę dzisiejszego rywala Bytowi, Chojnicankę, która dopiero zamiesowała pierwszy mecz. To spotkanie zresztą było ciekawym sprawdzianem dla zawodników Tomasza Kowalskiego, bo... No dzisiaj nie wypadli najgorzej, no zawsze ta druga połowa. No tak, ale też dużo zmian było w przerwie w Chojnicance, także ci zawodnicy, którzy... No, ale ono też, no to nie można chyba tylko tłumaczyć. Właśnie, tylko że zastanawiam się, jak ci zawodnicy z pierwszej połowy, z drugiej połowy spisaliby się w pierwszej połowie, kiedy też nieco lepszy jednak skład Chojnicanki wyszedł na boisko, ale niewątpliwie druga połowa lepiej wyglądała pod względem gry Bytowi i tutaj to na pewno na plus, natomiast no te wyniki no, nie napływają one na razie optymizmem, ale to jest dopiero okres przygotowawczy, tutaj nie ma co wyciągać wniosków, jak to będzie wyglądało w lidze, bo Chojnicanka mimo tego, że wygrywa niemal wszystko w tych okresie przygotowawczym, no oprócz tego dzisiejszego meczu, który zremisował, jest na razie bez porażki, to trudno określić, czy oni na wiosnę będą grali tak jak teraz, będą wszystko wygrywali, czy nadal będą bili się o awans. No na pewno jest to swego rodzaju jakiś wyznacznik mecze sparingowe, ale też nie można ich brać za taką monetę, która już będzie pewna no po prostu na wiosnę. Ja bym tak jednoznacznej oceny nie wydawał po sparingach, natomiast na pewno liczyłbym na nieco lepszą grę i na jednak poprawę w kolejnych spotkaniach, bo jeszcze kilka tych sparingów będzie przed ligą. Testowany Bartosz Wolski dzisiaj chyba miał tego pecha, że grał w pierwszej połowie, czyli w tej, której Bytowia rzadko gościła pod bramką rywala. No i chyba cokolwiek dobrego powiedzieć o Bartoszu Wolskim nie możemy, bo po prostu rzadko jednak był przy piłce. Trudno naprawdę coś więcej powiedzieć. No zobaczymy, czy on jednak będzie naszym nowym zawodnikiem, czy nie. No tak, Wolskiego to najbardziej charakterystyczną jego cechą, może nie, ale jest jego fryzura, także z tego najbardziej go można było w tym meczu zapamiętać. Natomiast, no tak jak mówisz, no, troszeczkę mecz w jego wykonaniu bez większej historii, bez większych akcji, bez większego zagrożenia z jego strony. Natomiast, no tak jak mówisz, no właśnie ta pierwsza połowa miał ten problem, że właśnie w niej wyszedł i też ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszej połowie, no to mieli trochę pecha, bo no, słabo ogólnie Bytowia się prezentowała, raczej poniżej tego poziomu, który zaprezentowała jednak po przerwie właśnie, w tej drugiej części spotkania.
No i to zaowocowało bramką i mamy ten pierwszy remis w tym okresie przygotowawczym. Drugi, bo jeszcze było drugi kajet przez koło. Znajdujemy się właśnie teraz na stronie boiska, która była dość charakterystyczna podczas tego spotkania, zwłaszcza w drugiej połowie, bo to było dziwne, że akurat po przerwie zawodnicy grali akurat tutaj, gdzie jest lód. No i widzimy, no może nie widzimy do końca tego na kamerze, ale to tutaj ta strona była bardzo lodowata. Tutaj naprawdę było trudno grać. Były takie przypadki, że czterech zawodników nawet naraz wywracało się po tym lodzie. To był kłopot pewien, ale właśnie zastanawiające, że większość akcji w drugiej połowie właśnie szła tą stroną. Tak, mieliśmy trochę boisko ograniczone przez tutaj takie nawet pokażę takie ograniczniki, nazwijmy to, bo tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo ślisko, nawet ja tutaj idąc niemalże się wywaliłem z dwa czy trzy razy, także wróciłem, także no, na pewno nie jest to zbyt dobre miejsce do gry w piłkę, także nie dziwię się, że boisko zostało po prostu ograniczone, bo z początku się dziwiliśmy, dlaczego to boisko jest tymi pachołeczkami ograniczana. To jest jednak naprawdę bardzo, bardzo ślisko i nieraz widziałem, jak tutaj zawodnicy się po prostu przewracali i tutaj naprawdę to było niebezpieczne i łatwo było o kontuzję, naprawdę jeżeli mogą mówić o dużym szczęściu zawodnicy, którzy tutaj po tej stronie biegali, którzy sobie niczego nie zrobili. Ale jednak piłka bardziej ciągnęła właśnie do lodu, bo tutaj jednak te większość akcji w drugiej połowie się odbywała. To był taki sparring, jak mówiliśmy, krótko podsumowując. Z jednej strony plusy takie, że ta druga część spotkania była naprawdę lepsza od tej pierwszej. I to są takie, można powiedzieć, przyczynki do tego, aby być troszeczkę bardziej optymistycznym. No ale zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w kolejnych sparringach. Dzisiaj Bytowia remisuje z Kończanką 1-1. I to tyle w kolejnym odcinku Na Gorąco.